Christmas Evans, jednooki kaznodzieja z Walii. Świeżo nawrócony młodzieniec w wieku 17 lat wraz z kilkoma przyjaciółmi z trudem szedł ciemną i ustronną drogą Walii na spotkanie ze swym pastorem, aby studiować Słowo Boże. Nagle sześciu wyrostków uzbrojonych w kije wyskoczyło z ukrycia i zaatakowało ich. Christmas Evans został ugodzony w głowę w tak brutalny sposób, że stracił wzrok w jednym oku. Prawdopodobnie jego byli przyjaciele, rozłoszczeni z powodu całkowitego porzucenia przez niego poprzedniego życia, pełnego grzechu i pijaństwa, postanowili dać mu nauczkę, której nigdy nie zapomni. Później miał być znany jako jednooki kaznodzieja. Wcześniejsze życie Christmasa Evansa nie rokowało żadnych szans na to, że w przyszłości będzie kaznodzieją Ewangelii. Chłopiec urodził się w domu biednego szewca Samuela Evans i jego żony Joanny w dniu Bożego Narodzenia w 1766 roku w Cardiganshire Valley. Gdy dziecko miało 8 lat, ojciec zmarł, pozostawiając rodzinę w skrajnym ubóstwie. Wujek zaoferował, że zajmie się swoim małym siostrzeńcem. W późniejszych latach Christmas powiedział, że na całym pełnym zła świecie trudno byłoby znaleźć człowieka tak pozbawionego skrupułów jak James Lewis. W czasie tych sześciu nieszczęśliwych lat spędzonych ze swoim stale pijanym i okrutnym wujem, chłopcu nie dano możliwości nauki. W wieku 17 lat nie umiał przeczytać ani słowa. W okresie dorastania jego życie wiele razy zostało uchronione w cudowny sposób. Będąc starszym człowiekiem, tak wspominał religijne doświadczenia swojej młodości. Od 9 roku życia w szczególny sposób odczuwałem strach przed śmiercią w bezbożnym stanie, i ta obawa nie opuszczała mnie tak długo, aż zdecydowałem się zwrócić do Chrystusa. Wszystkiemu temu towarzyszyła znikoma wiedza na temat mojego Odkupiciela. Teraz, mając 70 lat, nie mogę zaprzeczyć, że ten niepokój był początkiem dnia łaski dla mojego ducha, choć wszystko to było pomieszane z ciemnością i niewiedzą. Podczas przebudzenia, które miało miejsce w kościele będącym pod opieką Davida Davisa, wielu młodych ludzi zjednoczyło się z tymi ludźmi, a ja byłem jednym z nich. Jednym z pierwszych owoców tego przebudzenia było pragnienie wiedzy religijnej, które nas ogarnęło. W tym czasie zaledwie jedna osoba na 10 w naszej okolicy umiała czytać, i to w ojczystym języku. Kupiliśmy Biblię i świece i zaczęliśmy spotykać się wieczorami w stodole. Tym sposobem po upływie miesiąca byłem w stanie czytać Biblię w swoim języku. Byłem niezmiernie uradowany tak ogromną wiedzą. To jednak mnie nie zadowoliło. Napożyczałem książek i uczyłem się po trochę angielskiego. Pan Davis, mój pastor, zrozumiał, że pragnąłem wiedzy i wziął mnie do swojej szkoły, w której przebywałem przez 6 miesięcy. Przerobiłem gramatykę łacińską, jednak okoliczności zmusiły mnie do opuszczenia szkoły. Tej nocy po stracie wzroku miał szczególny sen. Wydawało mu się, że widzi świat w płomieniach oraz jego mieszkańców zebranych na sądzie ostatecznym. Z jego ust wydobył się okrzyk: Jezu, ratuj! A Syn Boży zwrócił się do niego, mówiąc: Miałeś zamiar głosić Ewangelię, lecz teraz jest już za późno, gdy nadszedł dzień sądu. Ta wizja tak bardzo go poruszała, że młody człowiek postanowił zostać kaznodzieją. Wiejskie spotkania były w Walii bardzo popularne, więc Christmas w swym gorącym pragnieniu zwiastowania poselstwa zbawienia, które dotknęło jego grzesznego serca, pożyczył od pastora książkę i nauczył się na pamięć jednego z zawartych w niej kazań. Nauczył się również modlitwy. Zarówno jego kazanie, jak i modlitwa w prywatnym domu zapowiadały mu dobrą reputację kaznodziei, lecz później okazało się, że nie były to jego własne słowa. Zbór, do którego uczęszczał Christmas, należał do kościoła prezbiteriańskiego, choć był zjednoczony z unitarianami. Jednak w tym młodym człowieku, który miał teraz 23 lata, wzrastało pragnienie podobania się Bogu i bardziej pociągało go ewangeliczne przesłanie baptystów. Powołanie do służby Ewangelii było jak ogień płonący zamknięty w jego kościach, lecz skoro zapamiętane przez niego kazanie okazało się nieskuteczne, następnym razem wybrał tekst, na chybił trafił i nie przygotował się do kazania. Jeśli poprzednie było złe, to jest jeszcze gorsze, myślał o rezultacie. Więc pomyślałem, że Bóg nie będzie chciał mieć nic wspólnego z takim kaznodzieją. Bóg jednak poprzez te upokarzające doświadczenia przygotowywał swego sługę
aby w przyszłości mógł być dla niego użytecznym. Mówiąc o tym najtrudniejszym okresie, Chrystus napisał: byłem wypełniony najgorszym wyobrażeniem na temat samego siebie. Wkrótce miałem usługiwać w towarzystwie innych kaznodziejów, których uważałem za lepszych i bliższych Boga niż ja sam. Nie zauważyłem, żeby moje kazania kogoś poruszały. Nie widziałem, aby przynosiły jakikolwiek skutek. Przez długi czas podróżowałem w takim stanie, myśląc, że każdy kaznodzieja jest prawdziwym kaznodzieją, tylko nie ja. Nie ufałem swojemu zrozumieniu Pisma Świętego. Teraz widzę w tym wszystkim Bożą dobroć, gdyż w ten sposób uchroniłem się od zbicia w pychę, co przydarzyło się wielu młodym ludziom i było powodem ich upadku. Jego zwierzchnicy zauważyli jego zdolności i po ordynowaniu go zaoferowali mu objęcie duszpasterstwa zboru w Len, małej wiosce na zatoką Caernarfon, najbardziej zniechęcającym dla baptystów miejscu w Walii. Tutaj czekał na Boga, na głębsze życie chrześcijańskie, aż Duch Święty stąpi na niego z mocą. Rezultatem tego było zaufanie do modlitwy, troska o sprawy Boże i nowe objawienie planu zbawienia. W swej skromności wydawał się zupełnie nieświadomy efektów swojej służby wśród parafian. Nie mogłem uwierzyć świadectwom ludzi, którzy przyszli do kościoła z zamiarem zostania jego członkami, że nawrócili się pod wpływem mojej służby. Byłem zmuszony temu uwierzyć, choć wydawało mi się to niewiarygodnym. Wzbudziło to we mnie wdzięczność dla Boga i zwiększyło moje zaufanie do modlitwy. Stąpił na mnie rozkoszny powiew, jakby ze wzgórz Nowego Jeruzalem, i odczuwałem trzy wspaniałe cechy Królestwa Niebieskiego: sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Cała okolica, dotychczas martwa i nieczuła na wszystko, co duchowe, została w cudowny sposób poruszona. Na początku swojej dwuletniej służby w Len Christmas poślubił bogobojną młodą niewiastę, Catherine Jones. Miała ona bardzo realne poczucie swojej akceptacji w Chrystusie oraz zdolność właściwego zrozumienia charakteru i rzeczywistości. Trudności i niedostatek nigdy jej nie zniechęcały, a ze swego ubóstwa hojnie udzielała potrzebującym. Catherine towarzyszyła swemu mężowi w 5 trudnych podróżach przez Walię. Christmas Evans często usługiwał po 5 razy w ciągu jednej soboty, przemierzając odległości 20 mil, aby dotrzeć na umówione spotkanie. Zanim opuścił Lane, odwiedził południową Walię, gdzie ugruntował swoją reputację najwybitniejszego kaznodziei w księstwie. Od tego czasu był najbardziej poszukiwanym kaznodzieją. Wydarzyło się to na corocznej konferencji stowarzyszenia, kiedy wszyscy nonkonformiści spotykali się w interesach, a na nabożeństwa dla mieszkańców tamtej okolicy czasami przychodziło po 15 tysięcy ludzi. Felinfoel mieli usługiwać dwaj znani kaznodzieje, jednak spóźniali się. Ktoś zaproponował: może poprosimy jednookiego młodzieńca z północy? Słyszałem, że bardzo dobrze przemawia. Więc Evans, wysoki, kościsty, mizernie wyglądający młody człowiek, niezgrabny i źle ubrany, zgodził się. Kiedy zajął swoje miejsce za kazalnicą, wielu ludzi, sądząc po jego wyglądzie, myślało, że popełniono błąd. Postanowili odpocząć w cieniu pobliskich żywopłotów lub zająć się przyniesionymi z sobą przekąskami, aż zjawią się obiecani mówcy. Według słów autora jego biografii, Evans wybrał tekst: i was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele, aby was stawić przed swoim obliczem jako świętych i niepokalanych. Starsi ludzie opisywali później, w jaki sposób jego pierwsze, sztywne i niezgrabne ruchy wydawały się potwierdzać ich obawy. Jednak w tych pierwszych chwilach organy dopiero się stroiły, a wkrótce potem zaczęły grać. Evans okazał się mistrzem instrumentu mowy. Słuchacze zaczęli gromadzić się wokół niego coraz bliżej i bliżej. Powstali i wyszli spoza żywopłotów. Tłum stawał się coraz bardziej skupiony na słuchaniu. Kazanie zostało ożywione dramatycznym przedstawieniem. Tłum obecnych kaznodziejów wyznał, że byli zdumieni świetnością języka i obrazowością wypływającą z ust tego nieznanego młodego proroka. Niebawem, pod przerażającą dawką słów, tłumy ludzi zerwały się na nogi, a w przerwach, jeśli potok słów został na chwilę przerwany, słyszano pytania: kto to jest? Kogóż my tu mamy? Ludzie zaczęli wołać: chwała! Błogosławiony! Podniecenie tłumów sięgnęło zenitu, kiedy
kiedy pośród płaczu i radości wielkiego tłumu kaznodzieja zakończył przemowę. Christmas Evans powrócił do Lane pełen radości, lecz odczuwał, że opatrzność wskazywała mu pracę gdzieś indziej. Zauważył: muszę teraz nawiązać do mojego wyjazdu z Cairnvonshire. Myślałem, że widziałem oznaki boskiej dezaprobaty dla postępowania zgromadzonych tam baptystów. Trzy rzeczy złożyły się na naszą porażkę. Brak praktycznej pobożności wśród niektórych z obecnych tam kaznodziejów. Brak pokornego i ewangelicznego podejścia wśród duchownych oraz wszechobecność zgorzchniałego, potępiającego usposobienia, wypalającego wszystko jak upalny żar lata, aż nie widać żadnego zielonego listka. I w końcu szereg wad charakteru, zarówno serca, jak i umysłu wśród wielu wiodących członków Kościoła. Kiedy poproszono go, aby został zwierzchnikiem kościołów baptystycznych na wyspie Anglesey, obiecując pensję w wysokości 17 funtów rocznie, zgodził się. Razem ze swoją młodą żoną pojechali konno do nowego miejsca zamieszkania. Osiedlili się w Langfeni, gdzie ich jedynym schronieniem była rozpadająca się wiejska chatka. Do chaty przylegała stajnia. Sufit był tak nisko, że Christmas musiał uważać, kiedy stał. Meble były bardzo ubogie. Jednak w tym skromnym miejscu powstały jedne z najwspanialszych i najbardziej elokwentnych kazań. Ubóstwo tak bardzo dawało się we znaki, że Evans musiał drukować małe ulotki i rozprowadzać je chodząc od drzwi do drzwi. Upodobało się Bogu, aby poprzez moje ubóstwo zyskać dwie rzeczy. Po pierwsze, moja służba tak się rozwinęła, że stałem się prawie tak dobrze znany w jednej części księstwa, jak i w drugiej. A po drugie, Bóg dał mi łaskę i przywilej bycia narzędziem przeprowadzenia wielu ludzi do Chrystusa we wszystkich hrabstwach Walii. Od Prestaig do St. Davies i od Cardiff do Holyhead. Czy ktoś mógłby mieć coś przeciwko ubóstwu kaznodziei, jeśli to pobudza go do pracy w winnicy? Na początku swojej służby w Anglesey społeczności baptystów uwikłały się w kontrowersję sandemaniańską. Jej lider, zdolny człowiek o imieniu John Richard Jones, zaadoptował pewne praktyki wczesnego kościoła chrześcijańskiego i zastosował je w swych nabożeństwach. Były to pocałunek miłości, uczta miłości i umywanie nóg. Krytykując wszelkie formy religijne, tak bardzo się od nich odsunął, że zarówno on, jak i jego zwolennicy stali się zupełnie obojętni i nie czuli na potrzeby ludzkości. Jego naśladowcy, choć liczyli około 200 osób, byli powodem zmartwień i niezgody. Ewa zgadzał się z niektórymi aspektami kontrowersji. Lecz w swojej gorliwości do tępienia zła pozwolił sobie na żal i zgorzchniałość. Mówiąc o tym, wyznał: herezje sandemaniańskie miały na mnie tak wielki wpływ, że zdołały zgasić we mnie ducha modlitwy o zbawienie grzeszników, a to spowodowało, że bardziej zabiegałem o małe sprawy Królestwa Niebieskiego niż o wielkie. Straciłem siłę, jaką miałem stojąc za kazalnicą, a która przeoblekła mój umysł zapał, zaufanie i gorliwość do nawracania dusz do Chrystusa. Moje serce stało się oziębłe i nie mogłem odzyskać spokoju sumienia. W sobotę wieczorem, po całym dniu spędzonym na narzekaniu i wypominaniu błędów, byłem zgorzchniały i czułem, że moje sumienie jest rozczarowane i napomina mnie, iż nie jestem już tak blisko Boga i nie chodzę z Nim. Dało mi to do zrozumienia, że brak mi było czegoś niezwykle cennego. Powtarzałem sobie, że jestem posłuszny Słowu, lecz sumienie wciąż oskarżało mnie o brak jakiejś cennej rzeczy. W dużej mierze zostałem ograbiony z ducha modlitwy i z ducha głoszenia Słowa. Kręgosłup herezji został złamany, kiedy w 1802 roku w Stowarzyszeniu Baptystów Thomas Jones, kaznodzieja pełen Ducha Świętego i mocnej wiary, ośmielił się obalić argumenty sandemanianów. W świetle Słowa Bożego ta budowla z lodu roztopiła się, a w sercu Christmasa Evansa i w całej Walii rozpoczęło się przebudzenie. To spotkanie z Bogiem, które zmieniło niewolę jego duszy, tak jak strumienie na południu, zostało opisane w żywy sposób. Dosyć już miałem nieczułego serca dla Chrystusa, Jego ofiary i pracy Ducha Świętego. Nieczułego serca za kazalnicą, w komorze modlitwy i podczas studiowania Słowa. Poprzednio przez 15 lat czułem, jak moje serce pała we mnie, jak gdybym szedł do Emaus z Jezusem. Pewnego dnia, którego nigdy nie zapomnę, idąc z Dolgelli do Machynlleth w stronę Cader Eye Idris,
Odczułem, że powinienem się modlić, bez względu na to, jak ciężko mi jest na sercu i jak świecki jest mój duch. Rozpoczynając w imieniu Jezusa, wkrótce odczułem, że więzy rozluźniają się. Stara zatwardziałość serca mięknie, a góry lodu i śniegu roztopiają się we mnie. To zrodziło w mojej duszy zaufanie do obietnic Ducha Świętego. Cały mój umysł został uwolniony z wielkich okowów. Łzy popłynęły obficie, a ja wołałem do Boga, aby przywrócił mojej duszy radość z Jego zbawienia, aby dotknął się kościołów w Anglesey, które pozostawały pod moją opieką. W swej modlitwie wymieniłem po imieniu wszystkie zbory i prawie wszystkich kaznodziejów, jakich znałem w księstwie. Ta walka trwała przez 3 godziny. Podnosiło się raz za razem, jak fala jedna po drugiej, lub wysoki przypływ, gnany silnym wiatrem, aż w końcu moje ciało omdlewało od płaczu i wołania. Wtedy oddałem się Chrystusowi. Moje ciało i duszę, zdolności i wysiłki, całe moje życie, każdy dzień i każdą godzinę, która dotąd pozostawała w mojej władzy. Również wszystkie swoje troski powierzyłem Chrystusowi. Szedłem górską drogą na uboczu i byłem zupełnie sam. Nic nie zakłóciło mojej społeczności z Bogiem. Od tego czasu zacząłem oczekiwać, że Bóg uczyni coś dobrego dla kościołów i dla mnie. W taki sposób Pan wyzwolił mnie i mieszkańców Anglesey od zalewu sandamenianizmu. Na pierwszym od tamtego wydarzenia spotkaniu religijnym czułem się, jakbym przeniósł się z zimnego i jałowego obszaru duchowego mrozu do pokrytych zielenią pól boskich obietnic. Poprzednie zmaganie się z Bogiem w modlitwie i pragnienie nawrócenia grzeszników, którego doświadczyłem w Lane, zostały teraz przywrócone. Uchwyciłem się obietnic Bożych. Kiedy powróciłem do domu, zobaczyłem rezultaty. Pierwszą rzeczą, która przyciągnęła moją uwagę, było działanie ducha wśród moich braci w Anglesey, który wzbudził w nich ducha modlitwy. W tym okresie, mając głębokie przeświadczenie o niegodziwości swego serca i polegając na nieskończonej łasce i zasługach Odkupiciela, zawarł uroczyste przymierze z Bogiem. W nieco skróconej wersji brzmiało ono następująco. 1. Oddaję swoją duszę i ciało Tobie, Jezu, który jesteś prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 2. Wzywam na świadków dzień, słońce, ziemię, drzewa, kamienie, łoże, stół i książki, że przychodzę do Ciebie, Odkupiciela grzeszników, aby uzyskać ukojenie mojej duszy od gromów winy i lęku przed wiecznością. 3. Poprzez zaufanie w Twą moc usilnie błagam Cię, abyś wziął całą pracę w swoje ręce i dał mi obrzezane serce, abym mógł Cię kochać. Stwórz we mnie prawego ducha, abym mógł szukać Twojej chwały. 4. Błagam Cię, Jezus, Synu Boży, w mocy Twojej śmierci, abyś obdarzył mnie przywilejem przymierza w Twojej krwi, która obmywa, w Twojej sprawiedliwości, która usprawiedliwia i w Twoim odkupieniu, które wybawia. 5. Jezu Chryste, Synu żyjącego Boga, proszę Cię przez Twoją męczeńską śmierć, weź mój czas i siłę, zdolności i talenty, które posiadam. Z całą świadomością poświęcam je dla Twojej chwały w budowaniu Twojego Kościoła na świecie. 6. Pragnę, mój Najwyższy Kapłanie, abyś mocą Twojego majestatu potwierdził moją użyteczność kaznodziei i pobożność chrześcijanina jako dwóch ogrodów blisko siebie położonych, aby w moim sercu nie było miejsca na grzech, który mógłby osłabić moją ufność, Twą sprawiedliwość oraz abym nie był wystawiony na żadne głupie postępowanie, poprzez które moje zdolności zanikłyby i byłbym uznany za bezużytecznego, zanim zakończę życie. 7. Oddaję się w szczególności Tobie, Jezu Chryste, Zbawicielu, abyś uchronił mnie od upadków, które są udziałem wielu ludzi, aby Twoje imię w Twojej sprawie nie doznało uszczerbku i aby mu nie bluźniono. 8. Przychodzę do Ciebie, błagając Cię, abyś trwał w przymierzu ze mną podczas mojej służby. Cokolwiek stoi na drodze mojego powodzenia, usuń to z drogi. Aby tego dokonać, działaj we mnie tak, jak sam chcesz. Daj mi serce chore z miłości do Ciebie i do serc ludzkich. Spraw, abym mógł doświadczyć mocy Twojego słowa, zanim je wypowiem, tak jak Mojżesz odczuwał moc swej laski, zanim podniósł ją nad ziemią i wodami Egiptu.
9. Spraw, abym miał siłę polegać na Tobie w sprawach jedzenia i ubrania oraz abym umiał przedstawiać Ci swoje prośby. Niech Twoja troska o mnie będzie przywilejem przymierza między Tobą a mną, a nie ogólną troską o kruki, które giną i lilie, które zostają wrzucone w ogień. Niech Twoja troska o mnie będzie troską o członka Twojej rodziny. 10. Udziel mi, Jezu, i weź na siebie przygotowanie mnie na śmierć, gdyż Ty jesteś Bogiem. Nie ma potrzeby, abyś wypowiadał słowo. Jeśli to możliwe, niech spełni się wola Twoja. Nie pozwól, bym cierpiał zbyt długo lub umarł nagle, bez pożegnania się z moimi braćmi. Pozwól mi umrzeć na ich oczach po krótkiej chorobie. Niech wszystko będzie przygotowane na dzień przejścia z jednego świata do drugiego, aby nie było zamieszania ani nieporządku, lecz ciche odejście w pokoju. 11. Spraw, błogosławiony Panie, aby nie zrodziło się we mnie i nie dojrzało nic, co spowodowałoby, że oddzielisz mnie od służby w Twojej świątyni, tak jak synów Heliego. Niech moje dni nie będą dłuższe niż moja użyteczność. Nie pozwól mi przy końcu życia być ciężarem dla innych. 12. Proszę Cię, Odkupicielu, abyś przedstawił moje prośby przed Ojcem. Wypisz je w swej księdze swoim własnym nieśmiertelnym piórem w czasie, gdy ja spisuję je swoją śmiertelną ręką w swojej księdze na ziemi. Dołącz do tych niegodnych próśb swe imię przed swym majestatem. Połóż na nich swoje amen, tak jak ja robię z moją częścią przymierza. Amen. Christmas Evans, Langfeni, Anxley, 10 kwiecień. Potem z głębi serca przepełnionego miłością do Boga dodał: odczułem cudowny pokój i ukojenie duszy, tak jak bieda, który został oddany pod opiekę rodziny królewskiej i któremu zapewniono dożywotnie utrzymanie. Człowiek, którego ustawiczna i bolesna obawa przed ubóstwem i niedostatkiem została na zawsze oddalona. To, co zostało nazwane kazaniem na cmentarzu, ugruntowało reputację Evansa na wieki. Jednooki człowiek z Anxley, z małej doliny pośród gór, stał według autora swojej biografii. Wysoki na 6 stóp, jego twarz była pełna wyrazu, lecz był bardzo spokojnie opanowany. Jednak wewnątrz tego człowieka płonął wielki ogień. Przytoczył kilka wersetów z dobrze znanego hymnu walijskiego i podczas śpiewania wyjął mały słoiczek z kieszeni swej kamizelki, umoczył końce palców i pomazał swoje ślepe oko. Była to tynktura opium, używana do złagodzenia męczącego bólu, który czasami go nawiedzał. Słowem przewodnim kazania był werset listu do Rzymian, rozdział 5, werset 15. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Zobrazował świat jako ogromny cmentarz, otoczony masywnymi murami, które otaczało umierającą rasę Adama. To kazanie przetłumaczone na angielski stało się klasyką. Tylko człowiek, który spędzi wiele czasu z Bogiem, mógł uzyskać takie zrozumienie upadku i odkupienia ludzkości i wygłosić takie kazanie. Inne kazania tego człowieka były równie wyraziste i pełne mocy. Jednak pomijając naturalną elokwencję, która podbiła serca słuchaczy, ci, którzy tego słuchali, nigdy już nie byli tacy sami. Kaznodzieja był tak pewien faktu, iż rzeczy wieczne przewyższają rzeczy ziemskie, że mógł przekazać swe przekonania innym. Kiedyś powiedział do jednego kaznodziei: doktryna, pewność i siła, którą odczuwam, potrafi sprawić, że ludzie w niektórych częściach wali tańczą z radości. W swej służbie w Anxley Evans napotkał nieprzewidziane trudności. Pod wpływem jego natchnionych duchem kazań zbory zaczęły się rozrastać, a w rezultacie pojawiła się potrzeba większej liczby miejsc zgromadzeń. Jego zadaniem było zabezpieczenie funduszy na ich budowę. Oznaczało to dalekie podróże konne poprzez południową walię w poszukiwaniu finansowego wsparcia bardziej zamożnych zborów. Pewnego razu, zagrożony postępowaniem sądowym z powodu długów jednego zboru, tak opisał swoją reakcję na niesprawiedliwość. Mówią o postawieniu mnie przed sądem, gdzie nigdy nie byłem i mam nadzieję nigdy nie będę. Jednak najpierw postawię ich przed sądem Jezusa Chrystusa. Wiedziałem, że nie było powodów do wszczynania postępowania, lecz pomimo to byłem bardzo zdenerwowany.
Miałem wtedy 60 lat i niedawno pochowałem swoją żonę. Podczas comiesięcznego spotkania, na którym zmagaliśmy się z duchowymi mocami w okręgach niebieskich, otrzymałem list. W trakcie powrotu do domu, podczas całej 10-milowej podróży, miałem społeczność z Bogiem. A kiedy przyjechałem do domu, poszedłem na górę do swojej komory i wylałem swoje serce przed Zbawicielem, w którego ręku jest cała wiedza i moc. Modliłem się przez około 10 minut. Odczuwałem przekonanie, że Jezus to słyszał. Potem znów poszedłem na górę z rozrzewnionym sercem. Nie mogłem powstrzymać się od płaczu z radosną nadzieją, że Pan przybliżał się do mnie. Po 7 walce zszedłem na dół, wierząc, że Odkupiciel wziął moją sprawę w swoje ręce i że wszystko za mnie załatwi. Kiedy ostatnim razem schodziłem na dół, moje oblicze było pogodne. Czułem się jak Naaman po 7-krotnym obmyciu się w wodach Jordanu lub jak bohater wędrówki pielgrzyma, kiedy u stóp krzyża rzucił swoje brzemię do grobu Jezusa. Dobrze pamiętam to miejsce. Mały dom połączony z miejscem zgromadzeń w Kildwron. Mogę go nazwać Peniel. Żadna broń okuta przeciwko mnie nic nie wskóra i odczuwałem pokój duszy w swym teraźniejszym położeniu. Często modliłem się o tych, którzy mnie prześladowali, aby byli błogosławieni tak jak ja byłem błogosławiony. Nie wiem, kim bym był, gdyby nie te piece, w których byłem wypróbowany i w których duch modlitwy był nieustannie we mnie doświadczany. W tym czasie ten oddany sługa Boży przechodził szereg doświadczeń. Jego żona i towarzyszka w ucisku została zabrana z tego świata, a jemu samemu groziła całkowita ślepota spowodowana chorobą, która rozwinęła się podczas podróży na południe i zmusiła go do pozostania w Aberystwyth pod opieką medyczną przez kilka miesięcy. W pewnym momencie wydawało się, że nie ma już nadziei na odzyskanie wzroku w jego jedynym oku. Jednak dzięki wierze i cierpliwości wyzdrowiał ku chwale Bożej i budowaniu jego królestwa. Nieporozumienia wśród duchownych, zazdrosnych o jego wpływy i sukces, spowodowały usunięcie z Engsley tego niezwykłego człowieka. Młodzi pastorzy pragnęli niezależności i postępu. Kiedy wielu z nich myślało, że stary mówca odchodzi od ich kalwinistycznego dziedzictwa, użyli starej, wypróbowanej broni, okrzyku herezję. Bez wątpienia Evans miał mniej skrajne podejście, gdyż otrzymał głębsze objawienie wielkości zadośćuczynienia i celu odkupienia. Jednak najpodlejszym z wszystkich narzędzi użytych do zdyskredytowania tego męża Bożego było oskarżenie oparte na fałszywych zeznaniach dotyczące tego, co wydarzyło się 34 lata wcześniej. Widać teraz wyraźnie, że szatan, którego królestwo zostało wstrząśnięte poprzez moc służby Chrystusa Evansa, wpadł w złość. Bez wątpienia Bóg wykorzystał to, aby posłać go do zwiastowania Ewangelii w innych częściach Walii. Nic poza przeświadczeniem o wierności Chrystusa nie mogło w tych warunkach utrzymać we mnie pogody ducha i zaufania. Odczuwałem pewność, że mam jeszcze do wykonania wiele pracy i że moja służba będzie narzędziem przeprowadzenia wielu grzeszników do Boga. Było to wynikiem mojego zaufania Bogu i ducha modlitwy, który mnie opanował. W tym czasie zawsze, gdy stawałem za kazalnicą, zapominałem o swoich problemach i czułem, że stoję na pewnym gruncie. Odczuwałem błogosławieństwo niebiańskiego namaszczenia i tak bardzo pragnąłem zbawienia ludzi, że najważniejsze dla mnie było, aby duchowni w całym kraju zjednoczyli się ze mną w prośbach o wypełnienie obietnicy. Jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. W roku 1828, w wieku 62 lat, opuścił Engsley i przyjął obowiązki pastora w małym, biednym zborze w Caerphilly. Entuzjazm, z jakim go przywitano, bardzo pomógł mu w złagodzeniu skutków nagłej zmiany. Słowa Chrystus Evans przyjechał, rozchodziły się od domu do domu po całym okręgu. Wielu pytało z niedowierzaniem: czy jesteś pewien? Tak, jak najbardziej. W ostatnią niedzielę głosił w Caerphilly. Elokwencja i moc jego kazań przewyższała wszystkie poprzednie wysiłki i każdej niedzieli poprzez dzikie wzgórza Walii przechodzili spragnieni mężczyźni i kobiety, zdążając do kablicy. Pewien okres czasu spędził w Caerphilly i w Cardiff, a potem przeniósł się do Caernarfon, które okazało się być ostatnim miejscem jego służby duszpasterskiej. Zbór składał się z 30 członków najniższej klasy, którzy prowadzili ze sobą spory. W dodatku miejsce to było obciążone długiem w wysokości 800 funtów.
z czego połowę Evans spodziewał się umorzyć. Chociaż Evans miał 70 lat i był tak słaby, że mógł umrzeć w drodze, razem ze swoją drugą żoną Mary i młodym kaznodzieją zdecydował się wypełnić swoje obowiązki. Cel jego misji został wypełniony, lecz wysiłek, jaki w to włożył, wymagał więcej fizycznej energii niż Evans posiadał. Swoje ostatnie kazanie wygłosił w Swansea, gdzie po zejściu z kazalnicy powiedział: To jest moje ostatnie kazanie. Tak też było. Przez następny tydzień cierpiał z powodu fizycznego wyczerpania. W piątek, 19 lipca 1838 roku, wezwał do siebie swoich przyjaciół. Opuszczam was. Pracowałem w świątyni przez 53 lata i pocieszam się tym, że nigdy nie pracowałem bez krwi w miednicy. Prawdopodobnie mając na myśli to, że nigdy nie przestał głosić ukrzyżowanego Zbawiciela. Głoście ludziom Chrystusa, bracia, kontynuował. Spójrzcie na mnie. Sam w sobie jestem tylko ruiną, lecz w Chrystusie jestem niebem i zbawieniem. Potem, powtarzając strofę ulubionego hymnu walijskiego i machając ręką za słowami: Do widzenia, naprzód, opadł na poduszkę. Przyjaciele próbowali go podnieść, lecz anielski posłaniec był posłuszny rozkazowi. Rydwan pożebował nad wiecznymi wzgórzami.